Minęło jakieś około 15 minut od zostawienia tego ciasta, właściwie syropu z piekarnika. I mamy temperaturę w granicach 80 stopni. Wiem, że ten termometr przekłamuje troszeczkę. 100 stopni to jest 90, czyli tu schodzę troszeczkę, jest w granicach 80. Słuchajcie, ale to jest ważne, prawda, żeby nie opuszczać niżej temperatury. Ale co ważniejsze będzie, i łatwo to sprawdzić, to jest. Pyszne gorące. To jest właśnie taka krystalizacja. Nie wiem, czy to będzie widać. Spróbuję to tu pod światło dać. Z tą kamerką. Się krystalizuje, bo na górze już wytrąca się prawdopodobnie ta fruktoza albo glukoza. Naprawdę, ja nie jestem chemikiem, nie będę odpowiadał. I co teraz z tym robimy? Troszeczkę staramy się to oddzielić od dna, bo to już jest kryształ. I przelewamy delikatnie, ostrożnie, przelewamy do miksera. Tutaj też warto wybrać te wszystkie, żeby tego nie zostawiać. No, tą miskę wyjąć, tu od Was zależy. Ja tam na potrzeby filmu nie będę aż tego to czyścił. Tak dokładnie. Pamiętajcie, że znaczy to ciasto w ogóle będzie bardzo brudzić, tak? Czyli wszystkie tam naczynia, czy szafki, pamiętajcie, to czyście, bo lepiej nie mieć kłopotów czy z żoną, mężem, czy z mamą, czy z kimkolwiek. Temperatura tej mieszanki jest w granicach 80 stopni. Widać już, jak ona się krystalizuje tak powolutku. I co my będziemy robić? Mechanicznie będziemy to rozbijać, te kryształy, żeby uzyskać ciasto. Ale w tym momencie ja dodaję właśnie olejki eteryczne. Drzewo herbaciane. Tu jest około 6, 2, 6, 7 kropli. Nie ma to znaczenia. W granicach 6 na 4, 3 kilo. Tak, 3 kilo daliśmy, 3 kilo. W granicach 6 kropel. Tu jest lemongrass, trawa cytrynowa. To samo mówię, z 6 olejków. I jeszcze mam miętę. Lubię miętę. Ona daje zawsze mniej, bo to jest intensywne. Piękny zapach. Jeszcze z zieloną herbatą. Można to mieszać. Mieszacie część tych olejków. No, niby są stwierdzone, że część odparuje, a to nie ma znaczenia. Piękny zapach się unosi. My to mniej więcej wymieszamy. Tą łyżkę. Łyżka wraca z powrotem, tu staramy się nie brudzić. Zamykamy i to będę mieszał w granicach 5 minut, tak? Na średnich obrotach. To nie będę tego pokazywał, bo głośno jest. Około 5 minut na średnich obrotach do uzyskania konsystencji fondantu właściwie. Także za 5 minut wracamy. Ja to będę otwierał, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dzięki.